tym module zajmiemy się wysokopoziomowymi refaktoryzacjami. Trzeci moduł pokazał nam, jak przeprowadzić kilka prostych refaktoryzacji. Teraz przejdziemy do takich refaktoryzacji, które będą wymagały podejmowania poważniejszych decyzji i będą skutkowały większymi zmianami w kodzie. Pierwszą z nich jest Replace Inheritance with Delegation. W drugim module poznaliśmy zapach kodu o nazwie Refused Bequest. Była to klasa, która dziedziczyła po innej klasie, ale nie wykorzystywała części jej funkcjonalności albo wręcz łamała jej interfejs. Taki stan rzeczy wprowadza zamieszanie w kodzie i sprawia, że kod jest mniej czytelny dla programistów. W tym momencie za pomocą refaktoryzacji Replace Inheritance with Delegation wydzielimy naszą podklasę do nowej klasy i będziemy odwoływać się poprzez delegację między bazową klasą a nowo utworzoną naszą klasą. Odwrotność tego, czyli replace delegation with inheritance, używana jest w momencie, kiedy mamy silne powiązanie dwóch klas i jedna z klas za pomocą delegacji korzysta z całego interfejsu drugiej klasy. W tym momencie nie ma sensu utrzymywać tej delegacji i możemy złączyć dwie klasy do nadklasy i podklasy. Przejdźmy teraz do środowiska informatycznego i zobaczmy, jak ta refaktoryzacja przebiega w praktyce. Dowiedzieliśmy się właśnie, że już niedługo nasza aplikacja będzie musiała wspierać feedy w postaci feedów Atom. Do tej pory nasza aplikacja potrafiła tylko generować feedy RSS. Klasa RSS Builder generowała feedy w wersjach 2.0 i 0.9.1. Mieliśmy także drugą klasę dziedziczącą po RSS Builderze, która generowała feedy w wersji 0.9. Teraz postaramy się zreorganizować ten kod w taki sposób, żeby dołożenie nowych feedów w postaci feedów Atom nie było zbyt trudne. Jednocześnie pozbędziemy się dziedziczenia klasy RSS 9.0 Builder po RSS Builder, co do której ustaliliśmy w drugim module, że jest to przykład zapachu Refused Bequest. Dokonamy tego za pomocą refaktoryzacji Replace Inheritance with Delegation. Na samym początku stworzymy nową klasę, której nazwą będzie FeedBuilder. Klasa FeedBuilder będzie zawierała ogólny algorytm generowania feedów, niezależny od tego, czy są to feedy RSS, czy Atom. Teraz za pomocą MoveMethod przesuniemy algorytm renderowania z klasy FeedBuilder, z klasy RSSBuilder do klasy FeedBuilder. Określimy to jako statyczną metodę.
i dodamy dwa nowe parametry: template i version. W ten sposób nasz algorytm jest niezależny od konkretnej klasy i konkretnego feedu. Teraz postarajmy się zmienić RSS Buildera w taki sposób, aby nie korzystał z własnej metody render, render będzie wymagała jednego argumentu: listy obiektów, które chcemy wyrenderować. Spójrzmy, czy argumenty są we właściwej kolejności. Nie są. Teraz klasa RSS Builder posiada delegację do klasy Feed Builder i nie zawiera w sobie algorytmu, który był podstawą dziedziczenia klasy RSS9.0 Builder po klasie RSS Builder. Sprawdźmy, czy to działa. Wszystkie testy wykonały się poprawnie. Zatem teraz skopiujmy tą delegację do klasy RSS9.0 Builder i w tym momencie możemy odrzucić dziedziczenie klasy RSS9.0 Builder po klasie RSS Builder. Oczywiście musimy jeszcze poprawić nasz konstruktor w taki sposób, żeby odpowiadał klasie RSS. Będziemy musieli zatem ustawić pole z wersją naszego feedu, aby móc ją przekazać do klasy FeedBuilder. Teraz nasza klasa RSS9.0 Builder przechodzi również swoje testy. Taka forma zastąpienia dziedziczenia poprzez delegację byłaby bardzo przydatna w momencie, kiedy nasze klasy RSS9.0 Builder i RSS Builder z jakiegoś powodu nie mogłyby dziedziczyć po pewnej bazowej klasie, która zawierałaby metodę render. Możemy teraz zauważyć, że mamy w tym momencie pewną duplikację kodu w postaci metody render, która jest delegacją do klasy FeedBuilder. Mimo to kod, który posiadamy teraz,
jest bardziej przejrzysty niż kod, który mieliśmy jeszcze przed chwilą. Zatem ta refaktoryzacja zakończyła się powodzeniem.